potencjał ludzki to najcenniejsza rzecz o walorach przyrodniczych i historycznych w Tarnowie. Dokonaliśmy zasadniczej renowacji tego miejsca, pewnej waloryzacji zarówno przestrzeni, jak i tej zawartości botanicznej. Prace jeszcze trwają, jeszcze będą prowadzone na wiosnę. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że zasadnicza część alejek konserwacji dwóch obiektów, czyli fontanny w części centralnej oraz mauzoleum Bema dobiega końca. Mieszkańcy Tarnowa i przybysze do naszego miasta mogą już korzystać z parku, alejki są już gotowe, są ławeczki, całość jest oświetlona. Nie ma jeszcze zieleni, ale wiosną zarówno park się zazieleni, już w nowej formie, bo wszystkie samosiejki, niepotrzebne, niezaplanowane elementy poszycia zostały usunięte. Będzie więcej kwiatów, będą byliny, będzie park sensoryczny, a ta część wypoczynkowa jest wyposażona w równe, wygodne nawierzchnie i już dzisiaj zapraszam na spacery, chociaż pogoda może nie bardzo sprzyjająca, ale jak przyjdą śniegi i będzie prawdziwa zima, to wówczas można z dziećmi czy z wnukami przyjść tutaj na sanki. Jednym słowem, prace są bardzo zaawansowane, a w części już zakończone, także zapraszam do Parku Strzeleckiego.